Już wkrótce na ekranach kin będzie można obejrzeć wyjątkowy film Niepewność. Zakochany Mickiewicz, który wyreżyserował Waldemar Szarek. W tytułową rolę wcielił się Nikodem Rozbicki, a jego ekranową ukochaną została Aleksandra Piotrowska. Na pokazie prasowym skradła całą uwagę 13 września bieżącego roku. Na ekranach kin zadebiutuje nowy polski film Pa. Niepewność. Zakochany Mickiewicz. W rolach głównych wystąpią Nikodem Rozbicki, jako Mickiewicz, i Aleksandra Piotrowska, która wcieli się w ukochaną polskiego pisarza, Marylę Wereszczakównę. Bardzo dobrze współpracowało mi się z Nikodem Rozbickim. Mamy koleżeńską, dobrą relację, która szybko przełamała jakiekolwiek bariery. Jesteśmy aktorami, więc wiemy, że trzeba to zrobić, bo inaczej się nie da. Nikodem jest bardzo otwarty, nie wywyższa się, nie gwiazdorzy. Po prostu współpracuje i często razem rozważaliśmy, co w danej scenie będzie lepiej wyglądało. Pomagaliśmy sobie. Bardzo dobrze wspominam pracę nad tym filmem, wyznała w rozmowie z AKP.on aktorka. O czym jest Niepewność? Zakochany Mickiewicz, 22-letni młody mężczyzna, zapowiada się na wielkiego poetę, ale ma też gorące serce. Spędza letni czas w dworze przyjaciół. Pojawia się tam piękna Maryla. Serce młodemu Adamowi bije coraz mocniej, ale jest tam też jego najbliższy przyjaciel Tomasz Zan, który również spogląda na Marylę. Dochodzi do konfrontacji dwóch panów, z której Adam wychodzi zwycięsko. Tomasz wyjeżdża, zostawiając pole swojemu przyjacielowi, aby ten swoje życie, szczęście odnalazł w Maryli. Czytamy w opisie dystrybutora, tytuł produkcji nie jest przypadkowy, gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę, jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Tak zaczyna się wiersz Adama Mickiewicza pod tytułem Niepewność, którym autorzy filmu postanowili się zainspirować. Młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny była równie niepewna jak i pełna pasji. To właśnie ona jest głównym motywem przewodnim produkcji. Zdjęcia realizowane są M. Inaczej, w Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Nowej Suchej, w Dworze Wtórowej Woli czy w Muzeum Adama Mickiewicza, Pałacu w Śmiałowie. W środę 21 sierpnia odbył się pokaz prasowy z udziałem twórców i występujących aktorów. Naszej uwadze nie umknęła wprost promieniująca Aleksandra Piotrowska, która na ekranie wciela się w ukochaną Adama Mickiewicza oraz Antoni Sałaj, grający jej absztyfikanta Tomasza Zana, rywala Adama Mickiewicza, Nikodem Rozbicki. Zobaczcie, jak wyglądali.